Byliśmy w fajnych kompletach. Tam kupiłam książkę. Książka, która nazywa się Śmierć pięknych saren, Otta Pawela, którą znam, bo pierwszy raz tą książkę kupiłam w dawnych czasach, konkretnie w 1978 roku. I mam przed sobą dwa tłumaczenia. Chciałabym, żebyście mi, przeczytam fragmenciki tych tłumaczeń, chciałabym, żebyście mi powiedzieli, które tłumaczenie Wam się bardziej podoba. Mogę? Jasne. Wstęp taki, czyli komu autor poświęcił. Pierwsze tłumaczenie mamie, która miała za męża mojego tatę. Drugie tłumaczenie. Mamusi, która miała za męża mojego tatusia. Przechodzimy do pierwszego rozdziału. Proszę Was i czytam. Pierwsze zdanie. Przed wojną moja mama bardzo pragnęła pojechać do Włoch. Nawet nie po to, żeby na własne oczy zobaczyć i rzeźby Michała Anioła czy i obrazy Leonarda da Vinci. Dużo bardziej marzyła jej się kąpiel w ciepłym morzu. Mama bowiem pochodziła z Drzynia pod Kladnem, a tam był tylko taki biedniutki kaczy staw pokryty gęstą zieloną rzęsą wodną, więc w dzieciństwie nie miała możliwości nacieszenia się wodą. Dlatego wiosną zawsze pytała męża: Leoszku, pojedziemy w tym roku? I drugie tłumaczenie. Posłuchajcie. Przed wojną moja mamusia strasznie chciała pojechać do Włoch. Marzyła nie tyle o zobaczeniu rzeźb Michała Anioła i obrazów Leonarda da Vinci, ile o kąpieli w ciepłym morzu, bo mama pochodziła z Drzynia koło Kładna, gdzie znajdował się jedynie nędzny kaczy stawek pokryty gęsto żabim skrzekiem i jako mała dziewczynka nigdy z nim kąpieli nie użyła. Tak więc co roku na wiosnę pytała tatusia: no i co, Leonku? Pojedziemy w tym roku? No i tylko tyle chciałam Wam przeczytać i żebyście mi powiedzieli, które tłumaczenie bardziej Wam się podoba. Cudownie. Marku, chcesz się wypowiedzieć? Znaczy w sumie te drugie, tak? Bardziej, no. Tak, no nie wiem, tak myślę, że... Grażynko, pokazałaś Arystotelesa. Ale Jurku, ty które tłumaczysz? No właśnie chcę powiedzieć. To jest droga wolności. To jest droga wolności człowieka, który ma otwartą głowę i tą ciekawość płonięcia świata i wrażliwość i czułość, delikatność, wrażliwość na różne punkty widzenia. Przeczytałaś jedno, przeczytałaś drugie. Prawdopodobnie jesteś jedyną osobą na świecie, która to zauważyła, że jest taka różnica. I oto mamy dwa przekazy. Jasne, że ten pierwszy jest mój. Ale nie mam wątpliwości, że drugi jest twój, ale tak. Nie w pełni, bo zwróć uwagę, że w mamusi pojawia się w środku tej relacji słowo mama, tak. Czyli mamusia nie jest bezwzględna. Tak. Ciekawy bardzo wątek, bo w języku angielskim od słowa mam albo mami dzieli tylko jedna literka, a u nas znacznie więcej. Mama, mamusia, czyli drugie tyle. Więc w zależności od tego, czego chcemy, to możemy zastosować właściwy środek. Tym samym, że nie wiemy, czy mamusia to chce być mamusia, czy mama. Czy Bożenka, do której się zwracam, chce, zgadza się, żebym mówił do niej Bożenka. Może ona tego nie chce. To pokazuje świat wolności, który kocham i dlatego z wielką lubością, z ogromną satysfakcją śledzę, słucham w tej chwili wywiadów Ralfa Kamińskiego, który jest gejem i z wielką radością pokazuje właśnie, jak piękny jest świat wolności, w którym tak naprawdę bez żadnych obaw, ale bez żadnych natręt i bez żadnego szaleństwa, bez żadnego narzucenia komukolwiek punktu widzenia, ale można cieszyć się kolorami. To jest piękny świat. Mój szczep harcerski nazywał się tęczowy. Nie pozwolę nikomu, żeby robił sobie z tego użytek na okoliczność jakiegoś sporu, który tak naprawdę jest kompletnie bez sensu. To jest wyznaczenie naszej z jednej strony granic i ja mam obowiązek szanować, respektować twoją mamusię i jednocześnie oczekuję, że gdy ja mam do tego stosunek zdystansowany, również to zostanie uszanowane. Ale też o naszej mamie czy naszym tacie będziemy różnie mówić w zależności od tego, jakie mamy doświadczenie życiowe. Więc należy zostawić ludziom możliwość, bo oni mieli prawo wypowiedzieć się albo nie wypowiedzieć się.
To jest świat wolności, za którym tak bardzo tęsknię i chyba to właśnie, dziękuję Ci, że to przeczytałaś, to jest mój głos sprzeciwu, to jest po 11, nie bądź obojętny, do tego tęsknimy i to jest chyba kolejny przyczynek do tego, że literatura Olgi Tokarczuk zmieniła trochę dla mnie charakter, nie jest już ten, jest trochę wypełniona tym fałszem, już nie chcę oglądać jej wypowiedzi, bo nie zgadzam się z tym, że można mówić z jednej strony tak, a z drugiej strony swoje mentalne przekonania mieć zupełnie zgoła odmienne. Bardzo Ci dziękuję za ten cytat. Całej książki jestem ciekawy, mam nadzieję, że tego wrócimy. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. To, że literatura, kultura, film, językoznawstwo tak ładnie wpisują się w mediację, to jest naprawdę ważny element rozwoju osobistego. Słyszałem, no, też jestem w trakcie słuchania rozmowy z profesorem Brałczykiem, dziennikarzy i profesor Brałczyk słynie z tego, że w zasadzie zdania nie skończy, że on już się poprawi, ale jest uroczy. To strach się bać, ja dziękuję. Nie każdy może do niego podejść, ale on mówi, no ale spokojnie, da się żyć, bo ja tu jestem, prawda, i tak nie wszyscy muszą ze mną rozmawiać, a to, że ja taki jestem, no cóż. Więc ja też mogę powiedzieć z mediacjami, krytyczne myślenie to też jest ważna sprawa, to one są elementem rozwoju i ta wolność, ona jest warunkiem rozwoju. Nie rozwija się kraj, nie rozwijają się ludzie, nie rozwija się przestrzeń, jeśli ludzie nie są wolni. I żaden argument sprawności politycznej, rozwoju gospodarczego nie jest ważniejszy od tego, żeby ludzie mogli być szczęśliwi. I każdy definiuje sobie na swój sposób, czym to szczęście jest, a ja się cieszę, że ważnym elementem, składnikiem naszego szczęścia jest czytanie książek. Dlatego cała Polska czyta dzieciom. Dlatego literatura jak najbardziej jest dla wszystkich. I to mnie cieszy bardzo. Życzę miłego dnia, dobrej soboty. Dzisiaj sobota bardzo pracująca. Jutro spotykamy się z nim. Dobranoc. Do widzenia. Na Boga. Dopiero jest nawet na południa. Trzymajcie się ciepło.